Cześć. Cześć kochani, tu ja, wasz Wójtałkę mały. Cisnę dzisiaj dla was kolędę o Gwiazdo Betlejemska. Tonacja E. No watch out, no po prostu, guys, no watch out, no. Uwaga, cisnę na maksa. Cała fraza, która jest powtarzana oczywiście z każdą zwrotką i refrenem. No zaczynałem od struny piątej na siódmym progu. Czyli byłaby piąta i czwarta na siódmym progu, uwaga. O, tak się zaczyna od kwarty. Jednym palcem. To jest karygodne, nie powinno się tak robić. Ja tylko po prostu gram dlatego, żeby pokazać, które struny, prawda? Żeby nie przeszkadzać pozostałymi palcami. To wam od razu zaznaczam, że w ten sposób najlepiej to sobie zagrać, prawda? Że jakie progi. Uwaga, to zagram jeszcze raz. O, to jest motyw, który jest powtarzany dwa razy. I później to coś zaprowadź mnie do stajenki. To byłoby od szóstego progu. Zaprowadź mnie do stajenki. Przewidźcie sobie film, bo to chyba była najlepsza opcja, żeby to zrobić. Ewentualnie postaram się zamieścić jakiś link do tabów, albo z Hordes, albo do mojego własnego opracowania, które będzie na Hordesach, więc spokojnie, damy radę. Jest filmik, jest wszystko, więc po prostu możemy to powolutku sobie rozkminiać. Dobra, papatki kochani. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!